Witajcie kochani, witajcie o poranku. Zapraszam Was do mojego ogrodu, gdzie jest mnóstwo ptaków, gdzie jest dużo radości, dużo pięknych roślin, a przede wszystkim unosi się tutaj Duch Boży. I Jego obecność dzisiaj jest dla nas najważniejsza. Do Niego chcemy się przybliżyć, dlatego chcemy też otworzyć Jego Słowo i spędzić z Nim trochę czasu. Kochani, ostatnio rozmawiamy o miłości i bardzo dobrze, bo to jest temat najważniejszy, a jakże zaniedbany. Wydaje się, a Bóg mnie kocha, już o tym wiem, o tym już słyszałem. Ale jeżeli uważasz, że to jest temat mało ważny, że nie trzeba o nim mówić, to znaczy, że jeszcze miłości nie doświadczyłeś. Im więcej się jej doświadcza, tym więcej się chce o niej mówić. I tym ważniejsza jest ta miłość. I wszystkie inne tematy schodzą na dalszy plan. Nie jest to temat płytki. Nie mówimy tutaj o jakimś tkliwym uczuciu, a jakimś emocjonalnym, chwilowym przeżyciu. Mówimy tutaj o miłości, którą jest Bóg. Jego osoba jest miłością. Tak więc mówimy o Nim samym, który pokazał nam się jako miłość. Dzisiaj otworzymy sobie list do Rzymian, 8 rozdział, przeczytamy 38 i 39 werset. Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Jakże pięknie powiedziane o miłości. I zobaczcie, gdzie jest ta miłość zawarta, gdzie Bóg najpełniej pokazał, na czym polega miłość? W swoim Synu. Posyłając swojego Syna i pozwalając, żeby ten Syn również pokazał, jaki jest Ojciec, żeby objawił nam Ojca, żebyśmy zobaczyli miłość Ojca. W Chrystusie widzimy, że Bóg nas ukochał. I to objawienie sprawia, że przychodzimy w upamiętaniu przed Bogiem. Ta miłość, ta Jego dobroć prowadzi nas ku upamiętaniu. Myślę, że dobrą motywacją jest, kiedy zastanawiamy się, co będzie po śmierci, jak spędzimy wieczność, czy jestem w porządku, czy moje życie jest w porządku względem Boga. To są ważne pytania. I dobrze, jeżeli Boga szukamy z uwagi na to, że mamy pewne wątpliwości, potrzebujemy Boga. Ale dopiero kiedy doświadczymy miłości od Boga, to nasze serce się zmienia. W kościołach jest dużo ludzi, którzy są przy Bogu, ponieważ wiedzą, że to jest dobre, że to jest właściwe i że w ten sposób będą zbawieni. Ale nie wszyscy doświadczyli miłości Boga i zostali przemienieni. Nie wszyscy zrozumieli, jak bardzo cenni są w oczach Boga. I przez to nie mogą zrozumieć ani Bożych planów odnośnie swojego życia, ani nie doświadczyli uzdrowienia wewnętrznego, jakiegoś uwolnienia. Żyją w strachu, żyją w jakiejś niepewności i wierzę, że objawienie miłości od Boga jest potrzebne każdemu człowiekowi. Tutaj na ziemi, tutaj jeszcze na ziemi. Zobaczcie, apostoł Paweł pisze o tym, że nie jesteśmy w stanie utracić miłości Boga. To nie oznacza, że wszyscy będziemy zbawieni. Bóg kocha i pomimo tego traci swoje dzieci, ponieważ te dzieci Jego nie kochają i nie wybierają życia z Nim. On dał nam wolną wolę i nikogo nie będzie przymuszał, żeby przez całą wieczność był z Nim na jednej przestrzeni, jeżeli ktoś nie ma takiej ochoty. Tak więc Bóg kocha wszystkie swoje dzieci, ale nie wszystkie te dzieci będą zbawione. To jest osobne zagadnienie, ale warto, żeby to powiedzieć. Ale dla tych z nas, którzy kochamy Boga i Go wybieramy, jest powiedziane, te wersety jakby mocno świadczą o tym, że nie musimy się bać, że nie musimy się bać, że coś się stanie, albo przyjdzie jakiś człowiek, albo będzie jakaś sytuacja, która sprawi, że Bóg przestanie nas kochać, albo że my przestaniemy Go kochać. Owszem, my mamy cały czas wolną wolę i możemy wybrać, czy go będziemy kochali, czy też nie, ale jeżeli tylko chcesz, to się stanie. Jeżeli tylko pragniesz. Zobaczcie, Łotr na krzyżu został zbawiony w ostatniej chwili,
nic już nie mógł zrobić, mógł tylko pragnąć i wyrazić to pragnienie. I Jezus powiedział, okej, będziesz ze mną w raju. Tak więc tu są wymienione różne rzeczy, które wydają się być takie potężne, wiecie, śmierć, życie, aniołowie, czyli ponadnaturalne rzeczy, zwierzchności, moce. Wierzę, że to jest odwołanie do świata ciemności, czyli nawet demony nie są w stanie ciebie odciągnąć od Bożej miłości, pozbawić cię tej Bożej miłości. Rzeczy teraźniejsze, przyszłe, wysokość, głębokość, żadne stworzenie nie może nas odłączyć od miłości Boga. I wiecie, to jest coś niesamowitego, że chrześcijaństwo nie jest skupione na cielesności, na czymś, co może się wydarzyć w ciele. Że zamkną cię do więzienia, pozbawią cię twojej świątyni, albo jakiegoś kadzidełka, albo jakiegoś rytuału, albo jakiegoś kapłana cię pozbawią. I przez to ty już nie będziesz mógł, że tak powiem, kontynuować swojej wiary chrześcijańskiej, bo ktoś ci coś zabierze. Chrześcijaństwo jest sprawą serca. Jest sprawą wyboru twojego serca. Co ty chcesz ze swoim życiem zrobić? Czy ty oddałeś swoje życie Bogu? Czy ty masz z Nim kontakt? Duchowy kontakt, ponieważ On jest duchem i ty w duchu oddajesz Mu cześć? Jeżeli tak, to nikt ducha z ciebie nie wydrze na siłę. Nikt tego nie zrobi. Żadnymi torturami nikt ciebie tego nie pozbawi. Ty możesz wybrać. Owszem, możesz zwątpić, możesz się oddalić, możesz nie chcieć tego i możesz wyrzec się Boga. Ale jeżeli tak nie postanowisz, to z zewnątrz nie przyjdzie nic takiego, co mogłoby odłączyć ciebie od Bożej miłości, co mogłoby ciebie zmusić również do tego, żeby podjąć taką decyzję. Wierzę, że jest coś takiego jak bój wiary. I jest ta możliwość, że możemy odpaść. Jest taka możliwość cały czas, bo człowiek jest zmienny, człowiek ulega różnym wpływom. Tak więc jest tutaj też przestrzeń na walkę, na troszczenie się o swoje zbawienie, o którym mówi apostoł Paweł. Żeby z drżeniem sprawować swoje zbawienie. Bo nie jest to sprawa oczywista. Ze strony Boga nic się tutaj nie zmieni. On będzie nas kochał do końca i do końca będzie dawał nam kolejną szansę. Musimy jedynie pilnować swojego serca, żeby się nie oddaliło. Ponieważ tu jest jedyny słaby element w tej całej układance. My sami, nasz umysł, nasze serce. Możemy zacząć wierzyć kłamstwu diabła. Możemy zacząć opierać się na jakiejś cielesności i nie pozwalać Duchowi Bożemu działać w sobie. I tu może to wszystko runąć i możemy stracić zbawienie, jeżeli nie będziemy czujni w tym, tak? Jeżeli nie będziemy tego codziennie wybierać, jeżeli codziennie nie będziemy rozkoszować się Bożym Słowem, przebywać z Bogiem, kiedy nie będziemy wdzięczni, jeżeli nie będziemy pamiętać, co Bóg zrobił dla nas, jeżeli nie będziemy przychodzić do Niego, ponieważ u Niego jest zbawienie, u Niego są słowa życia. Tak więc to jest nasza działka. Z zewnątrz nie musimy obawiać się niczego. Historia pokazuje, że nawet kiedy są prześladowania, to wzmacnia wiarę ludzi, a nie ją osłabia. Polaryzuje się, kto tak naprawdę chce iść za Chrystusem, a kto nie. I ci, którzy idą, doświadczają łaski w prześladowaniach. Tak więc to jest niezwykłe. To jest dobra nowina, prawda? To jest dobra nowina na dzisiaj. Boże, dziękujemy Ci za Twoją miłość, która jest niezmienna i która nie zależy od tego, czy się dobrze zachowujemy, czy też źle, czy wybieramy Ciebie, czy też nie. Ty nas kochasz po prostu, bo nas stworzyłeś, bo jesteśmy Twoimi dziećmi. Dziękujemy Ci za to, że zawsze mamy otwartą drogę do Ciebie. I że nie musimy się obawiać z Twojej strony, czy ze strony innych ludzi, że coś nam zabiorą. Ponieważ jest to sprawa ducha, jest to sprawa serca, jest to coś wewnętrznego, niezależnego od jakichkolwiek organizacji, jakichś zewnętrznych ludzkich poczynań, czy też nawet demonicznych. Ponieważ Ty nas umiłowałeś. I dałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, żebyśmy byli zbawieni. Jest to sprawa nieodwołalna i to się już wykonało. To się już wykonało i wszyscy ci, którzy w to wierzą, sięgają po to, doświadczają zbawienia. Modlimy się jedynie o to, żebyś wzmocnił nasze serca,
byśmy skupili się na Twojej miłości, byśmy ją rozumieli, żeby ona nas zachwycała, żeby ona nas poruszała, żebyśmy my kochali Ciebie w taki sam sposób, żebyśmy szli za Tobą. Umocnij nas, byśmy byli czujni i nie dali się ograbić przez jakieś kłamstwa, przez jakieś zawirowania życiowe, tylko cały czas skupiali się na Tobie. Bo Ty jesteś ukochankiem naszej duszy. Ty jesteś najważniejszy dla nas. Ty jesteś źródłem naszego zasilania całego, naszego życia. Ciebie wywyższamy, Tobie dziękujemy. Na Tobie się skupiamy i za Tobą dzisiaj idziemy, Jezu. Amen. Amen. Błogosławię każdemu z Was, żebyście mieli pasję dla Jezusa, żebyście mieli chęć podążania za Nim, żebyście nie odpuszczali, żebyście Go szukali, żebyście otwierali Jego Słowo, żebyście Go kochali coraz mocniej każdego dnia, żebyście nie poprzestawali na tym, co już jest, tylko byli przekonani, że jest więcej i że Bóg chce dać Wam więcej, że Was uzdrowi, uwolni i poprowadzi ku zbawieniu, bo taka jest wola naszego Pana. Dziękuję Wam bardzo za ten poranek cudowny i czekam na Wasze komentarze. Do jutra, pa, pa.